Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy podsumowanie jednocześnie i pierwszego i tak naprawdę drugiego dnia, dlatego że wczoraj, tak jak wam mówiłem w odcinku, porobiłem sobie screeny dosłownie 2 minuty przed północą, jak wyglądała nasza postać, jak wyglądała topka, no i dzisiaj również już jesteśmy po prawie 3-godzinnym streamie. Kto był, może napisać w komentarzu. Streamek był naprawdę fajny, jak widzicie, wbiliśmy tym wojownikiem w drugi dzień 50 level. Przy większym szczęściu na pewno dostalibyśmy kolejny klucz tutaj do 5 lochów i polecielibyśmy dalej. Kto był na streamie, ten wie, odpaliłem w ogóle zapisy ze streamów dla każdego, nie tylko dla subów, więc jak ktoś chce, to sobie może wbić na Twitcha i obejrzeć. No ale wszystko pokrótce wam opowiem. Na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie. Zostawcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Piszcie komentarze, jak tam wam idzie na W55, czy gracie i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście możecie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy 5 komentarzu i opisie. Mówię, no prawie 3-godzinny stream był, trochę już jestem zmęczony, jest 9:30, chyba wczoraj o tej samej nagrywałem w ogóle. Tak więc takie krótkie podsumowanie, co tu się wydarzyło. Może tak, na początek topka. 2 minutki przed północą wczoraj wygląda tak. Jak widzicie, berserk jakiś 38 level, naprawdę potężny, potężny wynik jak na pierwszy dzień. Na W50 chyba był zabójca z 41, jak się nie mylę, więc jednak no tutaj troszeczkę słabiej, ale mimo wszystko bardzo ładnie. Widzimy kolejny berserk 35, mamy jakiegoś druida 31 i tak dalej, i tak dalej. No topkę sobie możecie na spokojnie przeanalizować. Na pewno serwer jest słabszy od W50, to co mówiłem, że poziom jest fajny, wydaje mi się, że jednak nie jest jakiś bardzo, bardzo wysoki, bo ja tutaj na koniec, jak już skończyłem wszystko na streamie, byłem top 30, byłem tam top 28, teraz jak widzicie jestem rozebrany, więc teraz spadam w tym rankingu, tak więc na pewno to nie jest poziom W50, bo na W50 to ja chyba do top 30, to do tej pory w zasadzie nie jestem na stałe w top 30, no ale wbiłem tam po kilku miesiącach dopiero gry. Tak więc no to nie jest na pewno ten poziom, ale i tak serwer uważam za bardzo, bardzo fajny. Więc tak wyglądała wczoraj topka, natomiast tak wyglądała nasza postać. Kto na Instagramie followuje, ten już wie, bo wczoraj po północy wstawiłem. No ale jak widzicie, tak to tutaj wyglądało. 27 level, gemik na zręczność broni tylko po to, żeby ohydnego gremlina pokonać i żeby wbić ten 27 level, bo trochę wstyd mi było zostać na 26. Tak więc no jak widzicie, nieźle, nie? To już jest oczywiście po zakupie pakietu i tak dalej. Na koniec tego drugiego dnia, ale wydaje mi się, pierwszego dnia, przepraszam, ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie tak źle jak na wojownika. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Jakie są moje spostrzeżenia odnośnie tego serwera? Jeszcze bardzo mało jest wojowników tak naprawdę. Jak tutaj sobie przelecimy do top 30, w tym momencie mam jeszcze 2,5 godziny. Ja wam znowu zrobię screeny przed północą i znowu wam w kolejnym odcinku pokażę. Natomiast mamy jeszcze 2,5 godziny do północy. No i jak widzicie, wygląda to w następujący sposób. Bardzo dużo zabójców, bardzo dużo jak paladynów też jest. Widzę, że zwiadowców też sporo, berserków jak zawsze. No i tutaj Gildia Azylum przede wszystkim. Gildia Azylum wydaje się być bardzo, bardzo mocna. Już chyba jedną wyprawę zrobili, teraz już niedługo będą kończyć drugą. Zresztą możemy to chyba podejrzeć, jak się nie mylę dokładnie. No, chociaż nie, dobrze patrzę. No, tak coś pisali, że tam w każdym razie oni już jedną około 14 zrobili, my się troszkę zagapiliśmy i dopiero o drugiej zrobimy pierwszą, także no z tym troszkę słabo, ale mimo wszystko no wygląda na to, że Gildia Azylum będzie top 1 na tym serwerze, przynajmniej na razie. No i też jest sporo osób od nas oczywiście, wiadomo, i są też inne gildie, jakieś tam się przewijają, ale wydaje mi się, że w trzeci dzień no to już będą tylko i wyłącznie dwie, jak to bardzo często niestety bywa na tych serwerach międzynarodowych. Tak więc tak wygląda top 30 w tym momencie. No i właśnie, jeżeli chodzi o wojowników, jeszcze ciężko mi jest powiedzieć, ale bardzo wiele się blokowało między 45 a 48 poziomem. Tu zresztą widzicie, jest tylko jeden chyba wojownik na serwerze, chyba że czegoś nie widzę, który pokonał ten 50 poziom. Więc myślę, że poziom, jeżeli chodzi o wojowników, jest dość niski, także akurat tak nam się udało, że tutaj powiedzmy nie ma za dużo wojowników, no i jakoś to może nam wyjdzie, jeżeli chodzi o ten serwer, ale jeszcze mówię, nie mówię hop, może jeszcze ktoś tu się pokaże, bo jeszcze jest dużo czasu.
Więc mówię, to jest jedyny wojownik póki co z levelem 50+, reszta to jest, jak widzicie, 48 level, 47 tam był, tutaj mamy 42 jakiś, może coś tam, kogoś tam przeoczyłem po drodze, no ale nikogo ponad 50 oprócz mnie i tego właśnie ziomeczka od nas z gildii nie widziałem. Jak to u nas wyglądało? Tak jak mówię, już tu w ogóle chrypę mam, bo no, 3 godziny gadałem prawie. Tak jak mówię, 50 level udało nam się wbić od 27. Wydałem na to wszystko, może was ciekawić. No, grzyby mam zakryte i na streamach i tu, więc możecie mi nie wierzyć, ale wydałem 3000 do tej pory grzybów, gdzie bardzo dużo z nich to było farmienie po pierwsze klasera, a po drugie golda. Dlatego, że możecie obejrzeć sobie powtórkę, może mogą wam potwierdzić osoby ze streama. Myślę, że spokojnie na około 110 wykopanych gemów, wykopaliśmy około 60 gemów na HP. Wiadomo, no na początku z tym goldem jest dość duży problem, więc w tym momencie kopanie, no teraz już jest to wiadomo tańsze, bo już mamy ten 50 level, to tam już tego golda jest więcej, no ale na tym około 30, powiedzmy 5 levelu wykopanie tylu gemów jakiś na siłę graniczyło z cudem i było bardzo, bardzo drogie, wiadomo, każde kopanie to tam 150 golda, tak więc musiałem farmić ludzi i bardzo dużo na to grzybów wydałem, żeby po prostu tego golda sobie jakoś ogarnąć. Na siłę mi nie leciały praktycznie żadne klejnoty, no nie zmyślam, wszystko jest na transmisji, wszystko jest na Twitch, możecie sobie wbić i obejrzeć, były co chwilę jakieś gemy tam, na, no mówię, na HP ponad połowa, wydaje mi się, że lekko ponad połowa gemów, jakie mi dzisiaj dropnęła, to było właśnie na HP. Co ciekawe, pytałem tutaj właśnie tego ziomeczka od nas z gildii, bo jak widzicie, on też jest tutaj dość tanki, on nawet w broni miał gem na HP i pisał mi na Discordzie gildyjnym, że ma to samo, więc nie wiem, czy to nie jest jakiś może błąd tego nowego backendu czy coś, no ale no dziwne, że wojownik i ma dosłownie ten sam problem. Leciał mi oczywiście tam sporo na inteligencję, było trochę na zręczność i tak dalej, no ale jednak na HP było ich zdecydowanie najwięcej, poza tym na siłę było ich zdecydowanie najmniej, więc no nie wiem, czy przypadek, czy takie nieszczęście. No ale mówię, no z tym goldem były problemy, musiałem ludzi farmić i na to poszło najwięcej grzybów, ale i tak jak na to, że wbiliśmy 50 level drugiego dnia wojownikiem, co nie jest oczywiście takie proste, i poszło nam tylko 3000 grzybów, bo wiadomo, że pewnie by się dało lepiej, gdybyśmy tych grzybów więcej zainwestowali, to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Tak szczerze, jestem zadowolony. Oczywiście masa osób pomagała mi na czacie, tak jak mówiłem na początku, chyba mówiłem, już nie wiem, masa osób mi pomagała na czacie, masa osób mi mówiła, co robić. No i właśnie, jeżeli chodzi o klucz do czwartych lochów, albo do trzecich, już nie pamiętam, zużyłem na to 8 misji. Te klucze też bardzo dużo opinii się pojawia, że jest na nie zmniejszona szansa na tym nowym backendzie, aniżeli była na tym starym, tym normalnym, powiedzmy. Tak więc tutaj też 8 misji właśnie na to poszło. No i te gemy, to były dwie takie kluczowe rzeczy, powiedzmy, że nie udało mi się dzisiaj tego klucza do piątego lochu zdobyć, no bo wiadomo, teraz klucz do piątego lochu, kilku pewnie początkowych bym pokonał z marszu, no a później to już itemki epickie, później się można przebierać i już potem to leci wiadomo jak. Ale to wszystko będzie jutro, mam nadzieję, to wszystko jutro, około 17:30 również planuję streamka i polecimy sobie po prostu tym wojownikiem dalej. Dzisiaj już mi się nie chciało kombinować, mógłbym, bo miałem sporo golda, już tu w ogóle upgrade'y zrobiłem 10-10 w gildii, żeby mieć z tym spokój. Wczoraj też na koniec dnia nie poleciało mi ani jeden gold z kółka. Poleciał mi jeden ten pojedynczy, natomiast tego ani razu, więc to też strasznie z tym goldem słabo staliśmy. Na koniec dnia miałem tylko 6-6 ulepy, no ale dzisiaj już jest 10-10, już mnie nie będą o to męczyć, także mogę resztę golda ładować po prostu na spokojnie w siebie. Tak więc mówię, to takie dwie kluczowe rzeczy, które nam uniemożliwiły polecenie dalej, bo jak już tych ludzi, już byłem w top 100 tego serwera, już nie miałem kogo farmić, już nawet mi ludzie nie dawali rady zbijać za bardzo, bo przegrywali na streamku, no to już stwierdziłem, że jednak te jawki troszkę muszę zrobić po tego golda, żeby dalej te gemy dropić i po prostu myślę, że przez to nam się nie udało. Na koniec zostały nam 3 misje, jak się nie mylę, na ten piąty klucz, no ale niestety w żadnej go nie było. Więc tyle, więc tak to po prostu wygląda. Twierdza, tak jak mówię, pakiecik zakupiłem,
Już mam tu osiągnięcie, zaraz wam pokażę te wszystkie osiągnięcia. Mam już tu osiągnięcie za najechanie 100 twierdz, bo sobie wczoraj trochę klikałem i dzisiaj zresztą cały dzień. Klikam po prostu, wiadomo, że nic to jeszcze nie daje do jutra, a bardziej nawet do poniedziałku, ale klikam, żeby być tu wyżej w rankingu, bo wtedy więcej ludzie będą mi tych surek dawać. Tak więc te ataki od czasu, w sensie no, staram się mniej więcej cały czas robić. Twierdza poziom 7, salka póki co 6, coś kółko mi nie oddało z surkami, takie mam wrażenie, ale to na razie wiadomo, nie ma co się tam napinać. Kopalnia level 1. No i co mogę wam więcej pokazać? Chyba nic, chyba tutaj nie ma nic ciekawego. Tak jak mówię, zaczęliśmy sobie dzisiaj te wyprawy. No gildyjnie na pewno jesteśmy top 2, jest kilka talentów. Jak widzicie, 128 level berserk. No ale dla porównania Turor po 12 godzinach na W50 miał już ponad 200, więc no jednak poziom zdecydowanie jest niższy. No ale to mogliśmy się wszyscy w zasadzie spodziewać tego. Także tak wygląda po prostu gildia, to tak jeszcze w skrócie. Co tu wam jeszcze miałem pokazać? Aha, lochów wam chyba nie będę pokazywał. Większość takich ciekawszych sobie oglądaliśmy na streamku, więc trochę tu zapisywałem dla was, no ale wydaje mi się, że nie jest to zbyt ciekawe. Dużo mi epików leciało, zwłaszcza wczoraj z tych pierwszych lochów. Dzisiaj już zdecydowanie mniej, no ale coś tam zawsze siadało. Te rękawice też pod koniec nam poleciały. Tutaj tarcza, mieliśmy już wymieniać z epika na zwykłą, a tu nagle kolejna tarcza nam poleciała. Tak więc no, tak to generalnie tutaj wygląda. Dobra, teraz klaserek. W tym momencie mamy tak, no to wiadomo, tego najeźdźcę zrobiłem. Znowu zapomniałem zrobić ogrywacza, mówiłem o tym na początku streama, że zrobimy i nie zrobiłem, więc to muszę zrobić jutro. Zawsze to jakieś dodatkowe statystyki. Co tu jeszcze mamy? Niepokonany, no to wiadomo, górnik. Zrobiliśmy górnika. Tak jak mówię, no już pod koniec streama miałem chyba 90 coś tych gemów, łącznie około 110, myślę, że lekko ich wykopałem. No i z tego zdecydowana większość była na HP. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, no ale tak po prostu było. Wielki darczyńca nam wpadł dzisiaj, jak te ulepy. Trendsetter w ogóle dzisiaj rano zrobiłem tak, że jak mi wpadł mi gold zwarty z tych 10 godzin, to sobie od razu poubierałem itemki z samymi gemami, już to zrobiłem poza streamem rano, żeby na streama być przygotowanym, no i przez przypadek zrobiłem trendsetera, przez to, że się tak ubrałem, więc to też fajnie, że wpadło. Jubiler to wiadomo, grzybiarz również, drugi ekran to już wczoraj na streamku, no i siłę do setki, no i w zasadzie na razie tyle. Tak więc chyba tyle z podsumowania. Tak jak mówię, widzicie, jak wyglądał pierwszy dzień na koniec. W kolejnym odcinku pokażę wam, jak już ten wyglądał, bo może jednak mimo wszystko ktoś tu jeszcze wystrzeli, czasu jest naprawdę dużo. To wam pokażę w kolejnym odcinku, także śledźcie na bieżąco. No i oczywiście zapraszam na streamy, bo jednak fajniej to wszystko się robi, uważam, na streamie. Zresztą no, odcinek by wyszedł 3-godzinny, jakbym chciał to wszystko, co dzisiaj robiłem, nagrywać. Tak więc dzisiaj tylko i wyłącznie takie podsumowanie. Celowałem w około między 45 a 48 levelem, coś takiego. Myślałem, że się zablokuję i nie dam rady, ale bardzo nam to wszystko zgrabnie poszło. Praktycznie nie używałem awki tak naprawdę. Na 36 levelu, w sensie wiadomo, kończyłem dzień z 27 levelem i zacząłem go, zużyłem 45 awki na zdobycie trzeciego klucza i do 36 levela nie ruszałem w ogóle awki, nie? Więc no dużo zrobiliśmy, fajnie to w miarę nam tutaj wyszło, jak tak sobie myślę, no ale to mówię, jest powtórka na Twitchu, możecie sobie zajrzeć jak chcecie. No ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Jaki plan na jutro? No znaleźć ten klucz, to chyba przede wszystkim, to już chyba mówiłem w ogóle, chyba się powtarzam, znaleźć ten klucz, który mam nadzieję, że szybko nam wyleci, kliknąć tu trochę lochów, no i potem epiki i ogień dalej. Już nie będzie takiego problemu z goldem, bo to już będzie wyższy level i tak dalej, i tak dalej. Także okej, chyba tyle. Mówię, jestem zadowolony pod tym względem, że mało grzybów wydałem. Na W40 wydawałem o wiele więcej tych grzybów. Wiadomo, nie było SF Toolsa. Ja tutaj na streamie, jak zauważycie, pewnie bardzo często sprawdzałem procenty na lochy, ale uważałem, że nie ma totalnie co bez sensu tych lochów klikać, tylko jak już mamy większe procenty, to wtedy sobie możemy na spokojnie te lożki przycisnąć. No a jak są małe, no to po co wydać te grzyby, jak zawsze można jakąś broń zmienić, coś tam jeszcze podziałać i wtedy one padną. Tak więc no głupio po prostu grzybów wydaje mi się, że nie wydawałem, gdyby nie te ataki pod golda, no ale no to musiałem robić z racji tego, że tak te gemy leciały.
Dobra, tak jak mówię, klaserek 55%, prawie 56, jeden z wyższych. Tu widzę, że w ogóle przypadkiem ten klaser mi tak wpada. Tu widzę, że ten kolega ma troszkę mniejszy mimo wszystko. No i tyle, nie? Wydaje mi się, że chyba wszystko wam powiedziałem. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach i możecie również pisać, tak jak mówię, jak tam wam idzie na waszych postaciach. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. I chyba tyle. Pamiętajcie oczywiście o używaniu mojego kodziku, który macie nad kamerką, który macie w opisie. Jest on aktywny przez niecały jeszcze miesiąc. Jak ktoś dopiero zaczyna na W55, to również może sobie go użyć. Nie powiedziałem na początku, powiem teraz. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.